Mam nadzieję, że wiecie, co macie robić, panowie. Wszystko już ustaliliśmy, jesteśmy profesjonalistami. Świetnie! To powtórzmy wszystko jeszcze raz. O godzinie 15:25 obiekt wychodzi z pracy. Ja go zatrzymuję i wciskam ubezpieczenie. A co, jeśli cię zignoruje? Nie zignoruję. Złożymy ofertę nie do odrzucenia. Halo, halo. Dzień dobry, z tej strony Bogumił Kozia Brudka. A witam. Chciałbym panu zaoferować usługi remontowe ogólnie. Panie, nie mam czasu, muszę się spieszyć. No proszę pana, no remont tanio wyjdzie, dostanie pan zniczki u nas. Wyremontujemy panu cały dom. Będzie wszystko pięknie. Podziękuję. Jak pan podziękuje? No przed... Proszę pana, no! Panie, te usługi, no weź pan te usługi. Jakie usługi? Żadnych panie, panie usługi! Remont zrobię panu za darmo. Panie, te usługi! Panie! Te usługi! Oj, ludzie się teraz tak zmieniają. Nikt nie chce remontów. Ludzie, co to było? Jezu. Halo? Panie, halo, Jezu, ty ja znowu z pan? Jestem! Czemu pan mi uciekł? Jezu Chryste, ja mówiłem, że ja nie chcę tych usług. Dobra, a co później? Obiekt będzie miał opóźnienie, tak gdzieś 20 minut. Bez przesady, przecież nie będziesz z nim gadał 20 minut. Ja nie, ale wtedy do akcji wchodzi Rudolf. I co on robi? Gdy Kozia Brudka zakończy rozmowę, ja dzwonię do obiektu, podaję się za kuriera. No i jak chcesz teraz zagrać? Mówi mu, że czekam na niego, a obie przyjeżdża w umówione miejsce. I co? Myślisz, że cię posłucha? To dla niego ważne, więc posłucha. Kontynuuj. Ty dotrze na miejsce, nikogo tam nie będzie. Ale będzie miał pół godziny w plecy. Świetnie. No, halo? Halo, dzień dobry, kurier z tej strony. Czekam na pana na przesyłkę na Nakielskie 17. Proszę szybko przyjść po odbiór. No już zaraz będę. Halo? Przecież tu nikogo nie ma. Panie. Halo? Halo? No sz... I na tym moja rola się kończy. W godzinie 15:30 wyruszam z bazy i idę w stronę celu. Jak to o 15:30? Uwzględniłeś, że jest to 24 grudnia? Co to za różnica? Jaki to dzień? To jest wielka różnica. Są święta, ludzie wracają do rodzin. Lepiej wyjść o 14:30 i się nie spóźni. Będę u celu, tam znać ci wagonowi. Wszystko. W tym momencie obieg będzie w połowie drogi. Zajmę mu tak z 5 minut. Silwagon. On zważył to wagon. I tam temu kury jedzie teraz tym autostradą. Pierdolić to prawo. Cel jest blisko, mordesko tam zaraz na prawo. I tam czeka spokój, i tam czeka spokój. Wszystko to czego kiedyś brakowało. Silwagon. Weź pan płytę, kup! Weź pan płytę! Zdąży pan! Nie straci pan, kup pan! Ja płytę! Kup pan płytę! Tu wystarczy, bym skakował system. Wyłączył wszystkie alarmy w domu. Dobra, alarm wyłączony. Wtedy ja z Pinką otworzę drzwi. Wtedy ja wchodzę do domu, zjadam wszystkie ciastka, wypijam całe mleko, odkładam prezent i znikam w zaroślach. Przywrócę cały system i znikamy bez śladu. Mikołaj, my tu k***a byliśmy.